Nasze mózgi czasami się zawieszają. Co robić, by działały lepiej? Oglądasz i wiesz. Dobrym treningiem dla mózgu może być gra na instrumencie. Rozwija obszar powiązany z pamięcią werbalną. Instrumentaliści łatwiej zapamiętują słowa. Nie tylko fragmenty piosenek, ale też listy zakupów oraz daty historyczne. Raz na jakiś czas pograj też w gry komputerowe. To świetny trening dla mózgu. Poprawia przede wszystkim koncentrację. Szczególnie pozytywnie wypadają gry w perspektywie pierwszej osoby, na przykład wyścigi i strzelanki. Dużo słabiej wypadają gry typu trening mózgu, które zdaniem producentów powinny polepszać pamięć i koncentrację. Niestety większość z nich nie ma solidnych podstaw naukowych. Gracze z każdym dniem osiągają lepsze wyniki, ale tylko w grach, w które grają. Nie przekłada się to na poprawę funkcji poznawczych w codziennym życiu. To może medytacja, żonglowanie albo nauka nowego języka? Żonglowanie może pomóc, ale przekłada się raczej na rozwój obszaru mózgu odpowiedzialnego za widzenie, postrzeganie i zapamiętywanie ruchu. Z kolei nauka nowego języka rozwija hipokamp, czyli obszar odpowiedzialny za pamięć. To dobry trening dla pamięci. Za to medytacja zmienia aktywność fal mózgowych, pobudza obszary odpowiedzialne za przetwarzanie informacji, rozwiązywanie problemów i interocepcję, czyli poczucie wewnętrznego stanu ciała. Dodatkowo może zwiększać objętość substancji szarej, która bierze udział w zapewnieniu zdrowia psychicznego. Kondycję umysłu poprawia również yoga. Wśród popularnych sposobów na polepszenie pracy mózgu można też znaleźć neurobik, czyli mózgowy aerobik. Polega w gruncie rzeczy na przełamaniu rutyny, na przykład wykonywaniu porannych czynności, używając innej ręki niż dotychczas, bądź wybieraniu innej trasy w drodze z pracy do domu. Skuteczność neurobiku jest podobna do wspomnianych wcześniej gier typu trening mózgu. Niby pomagają, ale potrzeba więcej wiarygodnych badań. Potrzeba ci też regularnej aktywności fizycznej, która może polepszyć uwagę oraz pamięć. Najbardziej polecają się treningi aerobowe, jazda na rowerze, bieganie, aerobik i tym podobne. Im częściej, tym lepiej. W zdrowym ciele zdrowy mózg, dlatego unikaj papierosów. Palenie osłabia pamięć i szybkość przetwarzania informacji. Co prawda sama nikotyna może zwiększać koncentrację, ale ze względu na działanie uzależniające i szkodliwość papierosów, lepiej nie spoglądaj w jej stronę. Spróbuj też zaprzestać korzystania z nawigacji samochodowej i ogólnie ogranicz wyciąganie smartfonu tylko do chwil, gdy naprawdę czegoś nie wiesz. A nie, na przykład nie możesz sobie przypomnieć. Im częściej wyręczasz się nowoczesną technologią, tym twoje obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć, wyobraźnię, podejmowanie decyzji czy planowanie stają się bardziej leniwe. Zamiast odpalać Google'a, włącz myślenie. A co z suplementacją? Suplementy, które mają poprawić zapamiętywanie i koncentrację, często zawierają w sobie wyciąg z liści miłorzębu, witaminę B12 i kwasy omega-3. Jeśli dbasz o swoją dietę i nie masz niedoborów, preparaty o takim składzie nie będą miały żadnego wpływu na twoją pamięć i koncentrację. A jeśli chcesz poprawić koncentrację tu i teraz, żuj gumę do żucia. Ma działanie pobudzające. Nie pomoże na zapamiętywanie, ale zwiększy koncentrację i refleks. Pomoże ci też kofeina pod postacią kawy, guarany lub yerba mate. Oczywiście w rozsądnej dawce. Przedawkowanie grozi rozdrażnieniem. Zdrowa dieta, trochę ruchu, spokojny sen i chwila dla siebie. Mózg wcale nie ma wielkich wymagań. Jeśli chciałbyś poznać kilka podstawowych zasad sprawnej nauki, obejrzyj film Jak się uczyć? 8 sposobów na efektywną naukę. Link znajdziesz w opisie filmu i przypiętym komentarzu. A jeśli cierpisz na niedobór ciekawostek, wpadnij na Instagram i wiesz, czyli najciekawszy profil na Instagramie. Obserwując i wiesz, dowiesz się, kiedy Marvel wydał komiks z Janem Pawłem II, kiedy na świecie po raz ostatni przebywali wszyscy ludzie oraz jak długo trawi się klocek Lego. Szukaj i wiesz na Instagramie.
nowe, fascynujące fakty o świecie codziennie. Karol Kania, oglądałeś i wiesz.